Z nami jest trener Mariusz Arczewski. Trenerze, co się stało w dzisiejszym meczu? Przegraliśmy 3-0, tak? Co się stało? No cóż, trzeba przełknąć gorycz porażki. Przed nami jest, tak jak ten mecz pokazał dzisiaj, bardzo dużo pracy. Tak? Mamy błędy techniczne, jeżeli nie potrafimy utrzymać piłki, to ciężko tu mówić o jakiejś grze. Tak? Mamy swoje problemy kadrowe, ale już nie będę się tutaj tłumaczył. Tak? Nie ma dwóch napastników, trudno życie, każdy ma swoje problemy, my też je mamy. Tak? No, ciężko konstruować akcję, jeżeli nie potrafimy piłki utrzymać. Tak? Jesteśmy beniaminkiem tej klasy, uczymy się tej ligi, uczymy się wzajemnie, tak? Uczymy się, jak widać, grać w piłkę. Będziemy zdobywać doświadczenie, płacić frysowe i walczyć w kolejnych meczach. Trudno, takie życie. Górę wzięło chyba doświadczenie też byłych zawodników Grodu, czyli Słonia i Góreckiego, którzy strzelali bramki w dzisiejszym spotkaniu. Tak, Słoń strzelił dwie, Górecki jedną. No i trzeba też przyznać, że łatwo daliście się prowokować w pewnych sytuacjach, gdzie sędzia rozdawał kartki na prawo i na lewo. No tak jak mówię, mamy młody zespół, ten zespół się uczy, tak? Dariusz Górecki, Mirosław Słoń to byli zawodnicy Grodu Ćmińsk. Traf tak chciał, że dzisiaj strzeli bramki. No cóż, ja im życzę powodzenia. Trochę szkoda, że to nam strzelili, ale trudno, tak? Życzę tym chłopakom powodzenia, na pewno dużo zrobili dla tego klubu. Teraz się tworzą inne rzeczy, nowe rzeczy. No, są młodzi chłopcy, tak? Uczą się, będą jeszcze nie raz płacić to frycowe, tak jak dzisiaj zapłaciliśmy. Trudno, przed nami dużo pracy, my musimy pracować, praca, jeszcze raz praca, tak? Tak jak mówię, no, są błędy techniczne, tak? Bo zaangażowania nikomu nie mogę się odmówić, woli zaangażowania czy walki, tak? My chcemy, my się staramy. Nie wiem, jakoś to się tak dzieje, że od trzech meczów nasz los jakoś tak dziwnie kara, nie wiem, brakuje nam szczęścia. Mam nadzieję, że to szczęście w końcu wróci. Ostatnie trzy mecze słabsze, jeszcze tylko zapytam, co z meczem ze Starym Starachowice? Mecz będzie przełożony, odbędzie się po zakończeniu ligi, jeżeli pogoda pozwoli, to po ostatniej kolejce na jesieni. Dziękuję bardzo.